Cześć, nazywam się Roman Szemczak i pomagam przedsiębiorcom zwiększyć zyski w sklepie. I zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka. Niektóre sieci stosują zasadę, sklepu w sklepie. I w jednej sieci zauważyłem, że mimo, że sklep był taki multibranżowy, ale głównie spożywczy, zostały zaproponowane też marki i produkty innej, innego sklepu. Zobaczcie zresztą sami, bo to było dla mnie bardzo zaskakujące, ale też ciekawe rozwiązanie. Słuchajcie, jesteśmy w Oshą, i cały sklep jest oszą, a zobaczcie co widzieliśmy w oszą. Widzimy też produkty Decathlonu, czyli tak naprawdę to jest sklep w sklepie, czyli marka Decathlon pokazywała się w sklepie oszą. Wiem, że obie dwie firmy są francuskie, ale zobaczcie w jaki sposób się nawzajem wspierają. Jak widzicie, w sklepie Auchan, który jest sklepem wielobranżowym, ale skupionym głównie na produktach spożywczych, chemicznych i przemysłowych, została zaprezentowana w osi widokowej marka Decathlon. Owszem, jest to również marka francuska, tak jak sieć Auchan, ale ja jako klient nie spodziewałem się tego, że w Auchan akurat kupię produkty decathlona sportowe. Które, które być może będę potrzebował. To jest przykład właśnie sklepu w Sklepie. Jeżeli klient by się spodziewał takich rzeczy, no to wówczas mógłby przychodzić do takiego dużego hipermarketu i zaopatrzyć się praktycznie na wszystkie rzeczy, które potrzebuje do zakupu. I to było dla mnie zaskoczenie, ale z drugiej strony jestem zaciekawiony, w jaki sposób też klienci zbudowali sobie opinię i ile razy mogli kupić asortyment właśnie Decathlona w sklepie Oshow. Dla mnie to jest zaskakujące rozwiązanie, ale bardzo ciekawe. Należy pomyśleć, jak to zastosować również w innych sklepach. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to daj lajka. Zasubskrybuj ten kanał albo wyślij znajomemu, którego zainteresuje ta wiedza. Zapraszam się również do obejrzenia kolejnego odcinka.